Witajcie w czytaniach na wrzesień na kanale Tarot z Planem Duszy. Zapraszam Was do tych czytań. Będą one osobno dla każdego znaku oczywiście. To jest taki wspólny wstęp, który zazwyczaj nagrywam, bo po prostu jest mi łatwiej wtedy nie powtarzać tego wszystkiego 12 razy. I w związku z tym, że chcę powiedzieć kilka słów na temat planu duszy, odczytu kursu, który będzie w listopadzie, o książce, jeszcze o czytaniach i sesjach, to możecie przeskoczyć ten cały wstęp. Tak jak powiedziałam, kurs najbliższy odczytu planu duszy będzie w listopadzie, 11, 12, 13 listopada online. Spotykamy się 3 dni. Kto jest zainteresowany, zapraszam, można się już zapisywać. Oczywiście sesje odczytu planu duszy są dostępne. Oprócz tego, że w tej chwili właśnie wybieram się na urlop, to już we wrześniu, najlepiej po połowie września, będą sesje i będą terminy dostępne. W tej chwili, tak jak powiedziałam, wyjeżdżam, więc już nie jestem w stanie zrobić teraz żadnych sesji tarota też, ponieważ no już wszystko jest zarezerwowane. Jeśli ktoś jest zainteresowany tymi czytaniami tarota indywidualnymi, ma potrzebę, potrzebuje się skonsultować, to też zapraszam. Oczywiście jeszcze wspomnę o książce, która jest dostępna, Plan Duszy, przetłumaczona z języka angielskiego na mojej stronie www.planduszy.pl. Można ją kupić w PDF-ie albo można ją kupić jak normalnie fizycznie książkę. Ok? I myślę, że to w zasadzie tyle tych wszystkich ogłoszeń. Żeby nie przedłużać, serdecznie Wam dziękuję za Waszą obecność, za Wasze komentarze, maile, które piszecie, za pytania o talię. No i zapraszam Was już do czytań dla każdego znaku z osobna. Witam wszystkie raki w czytaniu na wrzesień. Zobaczymy, co u Was tutaj słychać, jaka jest główna energia, jak się tutaj można zainspirować, no i co z tego potem wyniknie. Także zobaczmy. Karty były wcześniej tasowane, ale nie zaszkodzi jeszcze je potasować. Okay. No to dobrze. Przepraszam, to piesek chrapie. Ok, Król Mieczy. Jako karta główna. No, myślę, że tutaj czakra gardła i mądrość będzie z Was przemawiać. Będziecie chcieli może o czymś opowiedzieć. Może tutaj będzie ktoś, z kim będziecie chcieli dużo i mocno konwersować. Może tak się zdarzyć. Może to być związane z pracą, z twórczością, jakąś kreacją. Może będziecie chcieli wystąpić gdzieś na scenie albo coś na estradzie. Bo to jest taka karta kogoś, kto jest oratorem, ktoś, kto ma taką łatwość wypowiadania się. To też może być urzędnik, lekarz, chirurg, jakaś osoba, która doradza, która jest wykształcona, która ma dużo do powiedzenia. No zobaczymy, jak to się będzie miało do całej reszty. No, dlatego powiedziałam o pracy i o kreatywności, bo mamy litery hebrajskie i od i waw i one tutaj tak mnie prowadzą. Mamy tutaj ogień powietrza też, więc tutaj jest męska energia, która może Wam towarzyszyć właśnie w tym miesiącu nadchodzącym. Ok, i dla Was mam dzisiaj taką talię Gra o Tron. Zobaczymy, jak ta talia się sprawdzi. Prawdę mówiąc, dopiero ją dostałam. Zobaczymy, jak ona tutaj przemówi. Ok, zobaczmy. Dla wszystkich raków, dla Waszego najlepszego dobrostanu, żeby Wam się wiodło we wrześniu. Zobaczmy, jak to tarot będzie sugerował, co tu może się dziać
albo co można zrobić, jaka sytuacja, wasza energia. Dwa kielichy. Piękna energia równowagi, harmonii, właściwie miłości własnej i takiego poczucia, że wiem, co robię. Wiem, na co mnie stać. Wiem, co mogę wybrać, co wybieram. Połączenie też w relacjach bardzo dobre, harmonijne. Ta karta jest bardzo pozytywną kartą w tarocie i może mówić tutaj o tym, że jesteście bardzo fajnie połączeni ze sobą, z innymi. Nie będę się powtarzać. Teraz przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tutaj teraz zobaczymy po tej prawej stronie porady, informacje, wyzwanie i wynik. Ok, a co mamy w tle? Mamy rycerza, rycerza buław. Kogoś, kto potrafi bardzo fajnie podejść do tematu. To jest działanie, to jest akcja, to jest służba. To jest uczenie się, doświadczanie i duża prędkość. Czasami to jest taka gorąca głowa, która się rzuca właściwie na jakiś temat, który może być istotny na ten moment, ale ta osoba często może tracić animusz, tak nudząc się na przykład. Więc atmosfera jest takiego podniecenia, atmosfera podniecenia, działania, chęci zrobienia czegoś fajnego dla siebie albo może dla innych. No zobaczymy. Co tutaj z przeszłości podchodzi i ma znaczenie? Czwórka monet. Ja i moje pieniądze, ja moje finanse, asertywność, pieniądze w banku. W każdym razie finanse i związane z tym rzeczy. Może to być też dom, budowa domu, remont, zwracanie uwagi, planowanie, trzymanie tych pieniędzy w takim miejscu, w którym jesteście pewni, że macie dostateczną ilość na to, żeby tutaj się podzielić. Ale to też w tych czwórkach zwykle jest taka sztywność i potrzeba zaznaczania swoich granic, tak? Takiego wytyczania dla innych nieraz. Możesz dotąd podejść, a dalej to już jest moje, tak? Więc tutaj albo to idzie za wami i wy jesteście super asertywni, w sensie takim, że potraficie zaznaczyć swoje granice odpowiednie i macie zdrowe podejście do tego. I bo tutaj pokazujecie się w harmonii, więc tutaj może to być bardzo zdrowe podejście do, i do pieniędzy, i do relacji. Ok, za usterki przepraszam, bo tutaj piesek mnie zaaferował swoim zachowaniem. Ok, patrzymy dalej. Arcykapłanka. Dużo intuicji. Dwójka ponownie, czyli coś tutaj jest schowane. Do czegoś macie dostęp i właściwie od was zależy, czy dojdziecie do tego, czy będziecie chcieli wybierać, bazując na swoim sercu, czy będziecie chcieli odkryć tajemnicę tego szczęścia i równowagi. Być może potrzebujecie się zagłębić w siebie. No i być może będziecie chcieli tutaj zobaczyć, co jest za zasłoną. Jakie tutaj kryją się gdzieś tajemnice, co jest nieodkryte jeszcze przeze mnie. Mogę też tu dokonać jakichś wyborów, które są ważne, bardzo osobiste, mam wrażenie. Stąd tutaj może jest też jakiś doradca, który się pojawia. No zobaczymy. Tutaj mamy dziesiątkę monet jako przyszłość, kartę przyszłości. I ta dziesiątka pokazuje, że możecie dojść do pomnożenia, wielkiego pomnożenia swojego majątku, swojego dobrostanu, finansów. Tutaj być może jest jakaś oferta, która do was przychodzi, może jeszcze jej nie ma, czy nie widzicie, czy jakby jeszcze nie ujawniła się tutaj w materii. Natomiast może być we wrześniu tak, że dostaniecie tutaj jakąś ofertę. Może to być oferta dotycząca pracy,
tak jak wcześniej mówiłam, albo twórczości, kreatywności. No i teraz od Was zależy, czy będziecie chcieli w to iść. I może jeszcze w tej chwili tego nie ma, ale czujecie już, że tutaj coś się fajnego otwiera. I to może być rzeczywiście super sprawa. Może to być nowa praca, jakiś nowy kontrakt. Może to być spadek też, dla niektórych z Was przynajmniej, co jest związane z odejściem najbliższych, co jest smutną sprawą, ale życie nie stoi w miejscu, my wszyscy jakby jesteśmy tutaj na ścieżce. I to jest taka właściwie wiadomość, która jest dobrą wiadomością w sensie otrzymania pieniędzy, jakiegoś daru, czy datków, czy sponsor jakiś może objawić się i tutaj zasilić Wasze konto, dlatego że chcę po prostu uzyskać od Was to, co macie najlepsze, to co jest Waszym talentem, tak? Więc może tu we wrześniu się pojawić fajna oferta, z której pewnie bym skorzystała, będąc na Waszym miejscu. Natomiast co się pokazuje jako porada? Zobaczcie, nasza królowa mieczy. Porada, żeby być sobą, żeby nie udawać niczego, nie kręcić, połączyć się z taką energią komunikacji też, ale z perspektywy żeńskiej energii. W sensie mamy tutaj króla mieczy, a do niego dołącza królowa mieczy. I to jako porada do tej głównej energii to będzie takie bycie otwartym, mówienie o tym, co macie, z czym możecie wyjść, z jaką ofertą możecie wyjść. Jeśli będzie do Was skierowana jakaś oferta, to Wy odpowiecie kontrofertą na przykład. Chodzi o to, żeby się tu potargować, żeby ugrać swoje, mam wrażenie, żeby wyjść właśnie w takiej dobrej pozycji, żeby wynegocjować jak najlepsze warunki, jeśli będziecie mieli tutaj coś zrobić, będziecie mieli tutaj odpowiedzieć na jakąś rzecz, zawrzeć kontrakt jakiś i dokonać wyboru. Ta królowa, ona nie owija w bawełnę, ona wie, czego chce i Wy tutaj macie też wiedzieć, czego chcecie i po co idziecie. I to ma być takie zdecydowane podejście do sprawy. Idę po moje, mówię otwarcie i wyraźnie, tyle i tyle chcę pieniędzy za to, tak? I żeby tutaj się nie prezentować jako ktoś, kto a nie wiem, a może ty mi powiesz. Nie, po prostu trzeba dać swoje ceny czy swoje wymogi i przedstawić to wszystko jasno i wyraźnie przed podpisaniem kontraktu. Mam wrażenie, że tu mocno to dotyczy jakiejś pracy. Chociaż wy pokazujecie się jako dwa kielichy, więc może to dotyczyć też uczuć i tego, w jaki związek chcecie wejść. Czy tu może w tym związku będzie mocno chodziło o materię? Można się też tak temu przyjrzeć. Czy ktoś, być może kogoś tu poznacie? Mamy sprawiedliwość jako kartę wyzwania. Czyli no, może tutaj być spotkanie z jakąś instytucją właśnie. Jeśli kontrakty podpisujemy, to może być duży kontrakt. Może tutaj trzeba będzie mieć jakiegoś doradcę rzeczywiście, zanim podejmiecie jakieś decyzje, bo chodzi o to, żeby nie dać się oszukać. Jeśli kupujemy na przykład dom, mieszkanie i tak dalej, potrzebujemy kogoś, kto będzie też trzymał naszą stronę i będzie dbał o nasze interesy, nie tylko my sami. Czasami brakuje nam wiedzy, informacji, bo świat się tak szybko zmienia, przepisy się też zmieniają. Więc tutaj ta sprawiedliwość to może być instytucja, z którą możecie mieć do czynienia. Tudzież to też może być jakieś spotkanie karmiczne, spotkanie z kimś, kto ma pojawić się w Waszym życiu i macie tutaj jakąś przeżyć sytuację z tą osobą. Nie wiem, czy to ma być zakochanie, ale tutaj może też być duża wymiana słów, jakieś spotkanie też z kimś, kto może jest dużym materialistą, albo właśnie pragnie może Waszego majątku, więc trzeba na to uważać. Karta Sprawiedliwości jest kartą wagi, więc może Wam brakować zrównoważenia, w sensie takiego, może być chwilami chybotliwie, w sensie umysłu, natomiast bazujcie na sercu, na tym, co czujecie,
kiedy płynie, kiedy czujecie się szczęśliwi, to nie słuchajcie umysłu, który czasami właśnie plecie i plecie, i właściwie czasem za tymi słowami nic nie stoi. Macie tutaj tego króla i królową mieczy, którzy są świetni w omawianiu różnych spraw, w przedstawianiu swojego punktu widzenia. A jaki jest wasz punkt widzenia? Bo teraz może to być tak, że wy będziecie stali naprzeciwko osób, które będą wam przedstawiać jakąś sytuację, a wy macie się trzymać materii, twardo stać tutaj na tej ziemi, żeby wasze ciało mówiło wam i podpowiadało, żebyście słyszeli głos intuicji, tak? Tutaj są jakieś powietrze z tej strony, dużo przynajmniej. Natomiast tutaj jako wynik mamy szóstkę kielichów i mamy Starków, którzy siedzą tutaj, Jon Snow, w takim swoim domu rodzinnym. Mam wrażenie, że to jest powrót do przeszłości trochę. Coś macie przerobić, tak jakby coś nieskończonego z przeszłości, jakąś sytuację być może, która się pojawi. Może chodzi o to, żebyście poczuli się tak jak kiedyś, kiedy byliście bardzo młodzi, żebyście powrócili do tej takiej pięknej energii, harmonii serca. No i to byłoby fajnie, żeby spotkać też kogoś z przeszłości. Może ktoś się pojawić z ofertą właśnie z przeszłości i będzie chciał was może wciągnąć w jakiś interes, w jakąś spółkę, w jakieś działanie i będzie was do tego namawiał, tak? Więc teraz od was zależy, czy będziecie chcieli w to iść, czy nie. Do was należy wybór. Zawsze wybór stoi po naszej stronie. Nikt właściwie nie może nas zmusić do niczego. Może natomiast manipulować słowami, może mówić różne rzeczy i tutaj, kiedy się tej manipulacji poddajemy, to wtedy popełniamy najczęściej błędy, nie słuchając swojego serca i tego, co ono nam podpowiada. Wygląda to na miesiąc, który może być pełen harmonii i wielu rozmów, spotkań też z ludźmi, z rodziną, z przeszłości. Możecie spędzić dobry czas. Myślę, że dla tych, którzy mają chęć zmienić pracę, to też może być dobry moment, kiedy pojawi się jakaś oferta. Być może kiedyś chcieliście coś robić i nie było przestrzeni na to, a teraz jakby coś powróci z przeszłości i otworzy się jakiś aspekt, jakaś przestrzeń, jakieś drzwi się otworzą, w które będzie można łatwo wejść, tak? Więc myślę, że to zależy od sytuacji każdego indywidualnie, ponieważ czytanie jest ogólne, więc to trudno tutaj przedstawić każdy scenariusz. Natomiast zobaczymy, co jeszcze tutaj nam powiedzą karty wyroczni na ten temat, żeby domknąć czytanie. Być może jeszcze będzie jedna talia, bo dla wszystkich właściwie wyciągałam po dwie karty, to czemu nie? Tylko wybiorę, która talia wyroczni będzie ostatnia. Na razie jest w drogę do samotnego lasu. Ok. To będzie ta karta. Wokół ciebie są tacy ludzie, tacy jak ty, którzy potrafią patrzeć w chmury, w gwiazdy, zastanawiać się nad tym, czy się spotykać, czy zmieniać coś, czy podziwiać naturę, kontemplować. Są ludzie, którzy spotykają się, wydaje mi się, że są inni, a tak naprawdę gdzieś w głębi serca właściwie my wszyscy jesteśmy do siebie podobni. Mamy podobne przeżycia. Może inne scenariusze, ale generalnie jest bardzo podobnie z przeżywaniem. To jest też może moment przebudzenia, kiedy prawda wychodzi na wierzch, kiedy to przebudzenie w stronę natury, otwarcia się na życie i na ogrom manifestacji, która może się pojawić u was. Ta dziesiątka monet mówi o bogactwie natury, o ogromnych możliwościach, które czekają, o takim właśnie natężeniu czy akumulacji dóbr. Może to też zapowiadać dożynki, zbieranie plonów, tak? Obfitość ogromna.
Każdego doświadczenie jest unikalne, więc tutaj może być to Wasze unikalne doświadczenie we wrześniu. Spotkanie też z podobnymi ludźmi, którzy podobnie czują i myślą, to jest uwolnienie się, tak? Bo mam wrażenie, że poprzez podjęcie decyzji będziecie w stanie uwolnić się tutaj od jakiegoś ograniczenia też. Bo materia oczywiście jest nam potrzebna, ale też może nas ograniczać ogromnie, więc nie, takie patrzenie tylko w stronę pieniędzy i czy mam w banku, to też może być takie ograniczające, bo wtedy a tu mnie nie stać, tam nie mogę i tak dalej. Nie jesteśmy sami w naszym przeżywaniu i warto wiedzieć o tym, czy rozumieć to, że są też inni, którzy przeżywają swoje wzloty i upadki, jak każdy z nas. Mam wrażenie, że dla Was we wrześniu to raczej wygląda na wzlot niż na upadek. Bardzo pozytywne karty. I zobaczymy jeszcze, co nam tutaj powiedzą ptaki jako anioły. Jaką informację przekażą. Ptaki są aniołami. Ok, zobaczmy, która tutaj karta. Ta. Pozwól swoim skrzydłom lśnić. Pozwól sobie lśnić, pozwól pokazać się światu, pokaż się światu w jak najlepszej kondycji też, formie, popraw swoje pióra, czyli zacznij dbać o wygląd, jeśli jeszcze tego nie robisz, zacznij spotykać się z innymi, pokaż swoje moce, talenty i wszystko to, co masz. I spotkania z innymi, podobnie myślącymi, ptakami i ludźmi, na pewno będzie to bardzo miły czas we wrześniu. Także bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Tyle na dzisiaj i do czytań w następnym miesiącu i księżycowo też czytania będą. Pozdrawiam.